Przez mieszkańców nazywany jest perełką Chocianowa. Jego budowa rozpoczęła się w XVIII wieku jako siedziba dla książąt legnickich. Od tego czasu przez kolejne lata przekazywany był z rąk do rąk. Od 1997 roku Chocianowski Pałac, bo o nim mowa, ma prywatnego właściciela, który zabytek chciałby sprzedać gminie Chocianów. Co na to burmistrz Kulczyński? Jest potężny i piękny. W środku znajdują się gotyckie pozostałości, mnóstwo korytarzy i pomieszczeń, które kryją w sobie historię trzech wieków. Podczas II wojny światowej Chocianowski Pałac został jednak znacząco uszkodzony i mimo remontów obecnie niewykorzystywany popada w coraz większą ruinę. Niestety na moment obecny nie jest własnością gminy. Ja jako burmistrz zastanawiam się, czy zasadnym byłoby odzyskanie tego pałacu w majątek gminy. Od 1997 roku zabytek ma swoich właścicieli, którzy pałac chcieliby sprzedać. Prowadzimy rozmowy z panią, która jest tutaj właścicielką po części oczywiście tego obiektu i całego tego zespołu pałacowego. No, jak to się dalej potoczy, zobaczymy, no ale mówię, jest wiele rozwiązań zarówno prawnych, no i też pomysłów na to, jak ewentualnie można by ten obiekt zagospodarować. Taki obiekt, pomysłów na pewno byłoby wiele. Można by było pomyśleć o tym, żeby przenieść tutaj urzęd, ewentualnie muzeum zrobić. Jest to jeden z najpiękniejszych obiektów w naszym regionie, jak nie najpiękniejszy. I szkoda by było, żeby ten obiekt niszczał dalej. By zabytek mógł w pełni służyć mieszkańcom, musiałby zostać kompleksowo wyremontowany. To wiąże się z ogromnymi kosztami, sięgającymi milionów. Burmistrz Chocianowa Tomasz Kulczyński, choć widzi potencjał w pałacu, bez opinii mieszkańców nie zamierza podejmować pochopnych decyzji. Nie mówię, że jest jakakolwiek na moment obecny decyzja, że na 100% będziemy robili wszystko, żeby ten pałac odzyskać. Natomiast na pewno wybierzemy takie rozwiązanie, które będzie najlepsze i dla tego obiektu, i dla mieszkańców gminy. Burmistrz zapowiedział, że oficjalnie zapyta mieszkańców o zdanie w tej sprawie. Być może niebawem los chocianowskiej perełki odmieni się i zamiast niszczyć, będzie tworzyła historię gminy Chocianów i jej mieszkańców przez kolejnych kilkaset lat.